odbywa się dzisiejszy piknik militarny. W międzyczasie nasza wolsztyńska grupa utworzyliśmy Stowarzyszenie Techniki Militarnej, która jest odłamem i działa pod Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Naszym zamysłem jest udział w rekonstrukcjach, tworzenie programów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, bo w międzyczasie razem tu z kolegami braliśmy udział w lekcjach, żywych lekcjach historii, gdzie omawialiśmy przebieg historii Polski, broń, wyposażenie i tak dalej. I stwierdziliśmy, że takie lekcje przynoszą o wiele więcej pożytku. Dlatego też podjęliśmy inicjatywę, żeby otworzyć historię albo dzieje historii mieszkańcom Wolsztyna i dlatego odbywa się dzisiejszy piknik. Oczywiście nie odbyłby on by się bez udziału sponsorów i przede wszystkim chcieliśmy podziękować Wolsztyńskiemu Domowi Kultury, a szczególnie panu Irkowi Szymańskiemu, bo właściwie to dzięki niemu dzisiejszy piknik się może odbyć, bo to właściwie on pomógł nam w gospodarczej części naszego pikniku. Zaczęliśmy budowę repliki SDKFZ 222 od zebrania materiałów źródłowych, wszystkich dostępnych w internecie, dostępnych w literaturze. Udało się zebrać, wydaje mi się, największą bibliotekę na temat tego pojazdu. Dzięki temu i zaangażowaniu profesjonalnego warsztatu, którego właścicielem jest jeden z naszych współtwórców, udało nam się odbudować w miarę wierną replikę SDKFZ 222 Gretchen. Plany mamy szerokie i olbrzymie, jakie Wolsztyńskie Towarzystwo Techniki Militarnej. W tej chwili pracujemy nad pierwszowojennym miotaczem min, którego próbujemy odbudować do stanu całkowitego zachowania. Mamy część tylko tego uzbrojenia. Myślimy też o innych pojazdach militarnych. No niestety zawsze jest główny i podstawowy problem. Są koszty, no i czas. No, poświęcamy na to czas prywatny i pieniądze także są prywatne, nie mamy żadnych innych środków, także no, kolejnym takim pomysłem jest 231 SDKFZ. To jest pierwszy okres II wojny światowej, wrzesień 39. Przede wszystkim trzyosiowy pojazd zwiadowczy byłby bardzo byłby uzupełnieniem tego, które obecnie posiadamy. Towarzyszącą temu spotkaniu jest jakby scalenie środowisk tutaj zajmujących się rekonstrukcją, historią militarną, przede wszystkim pojazdami. Udało nam się tutaj ściągnąć kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt motocykli przeróżnych. Są to motocykle jeszcze z okresu przed I wojny światowej.
a w szczególności motocykle z koszami bocznymi używane w czasie wojny, jak i po wojnie. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o plany, to chcielibyśmy w przyszłości, żeby ten piknik nabrał troszeczkę innego wymiaru, czyli przede wszystkim będziemy dążyć do rekonstrukcji, do stworzenia jakby potyczki, która będzie towarzyszyła tutaj publiczności, w miarę wiernie oddać, przeprowadzić taką lekcję żywej historii.